Cześć kochani, witajcie w kolejnym wydaniu 90 sekund z książką. Gdybym dziś chciał wam opowiedzieć o tej książce, o której zaraz wam opowiem w stosownym przebraniu, wystarczyłoby, że przykleiłbym do swych oczu guziki. Czy już wiecie, o jakiej książce będzie dziś mowa w zaledwie półtorej minuty? Niektórzy z was pewnie tak, inni zaraz się dowiedzą. To Koralina Nila Gaimana. Książka, którą muszę trzymać w tak dziwny, zboczony sposób, bo inaczej ją wypalcuję i będzie brzydka. Koralina to typowy przykład dziecka cierpiącego na syndrom dzieciątka po przeprowadzce, czyli dzieciątka zagubionego, nie wiedzącego, co począć ze swoim życiem, co począć w tej nowej scenerii, w tym nowym wielkim domu. Natomiast jego rodzice Koraliny wcale się nią nie interesują, mają milion ważniejszych spraw od niej i wynajdują tysiąc powodów do tego, żeby się swoją córeczką nie zająć. Koralina więc stara się jakoś zabić nudę panującą w jej życiu codziennym i zaczyna sobie liczyć okna w domu, drzwi i wszystko, odkrywać wszelkie tajemnice tej starej budowli, aż odkrywa pewne drzwi, które są zamurowane. Drzwi wielce tajemnicze, wielce ją ciekawiące. Tym bardziej, że okazuje się, że te drzwi w istocie gdzieś prowadzą. Czasami bowiem otwiera się tam przejście prowadzące do alternatywnego świata, w którym Koralina poznaje swoją alternatywną drugą mamę i drugiego ojca. Co gorsza, ci rodzice są dużo bardziej nią zainteresowani niż jej prawdziwi rodzice. Opiekują się nią, troszczą, dają dobre jedzonko i w ogóle są niemal idealni. Ale oczywiście, jak możemy się domyślić, gdzieś tam czai się coś złego, coś okropnego, coś złowieszczego. Neil Gaiman jak na tak króciutką formę takiej książeczki zmieścił w niej naprawdę ogrom pomysłów, ogrom wyobraźni, fantazji, bardzo fajnie wykreowany świat z bardzo fajnie wykreowaną bohaterką i ogólnie taki świat, który porywa. Fajna książka, bardzo ciekawe wydanie, aczkolwiek no łatwo je wypalcować, więc tutaj będę narzekał w ostatnich sekundach na to, że bardzo łatwo tę okładkę wypalcować, a jest tak piękna, że szkoda jej palcować. Niemniej samą książkę Gaimana na początek i nie na początek przygody z twórczością Neila Gaimana gorąco i serdecznie polecam, bo naprawdę jest to historia trzymająca w napięciu i bardzo ciekawie napisana.